Cześć, w tym odcinku rozprawimy się trochę z czarnoksiężnikiem. W oparciu o analizę opowiem wam, dlaczego jest taki silny, jak dokładnie i dlaczego działa interakcja pomiędzy zdolnościami tej postaci, która prowadzi do budowania dziesiątek tysięcy punktów osłony. Poza samym combo pogadamy o potencjalnym nerfie czarnoksiężnika i zrobimy kilka eksperymentów, które pozwolą nam ocenić przyszłe możliwości tego mistrzostwa. Zapraszam do oglądania. Dodany w wersji 1.0 czarnoksiężnik na pewno stał się obecnie jedną z najsilniejszych postaci w mecie. Choć ladder nie jest całkiem zabetonowany, to nie da się nie dostrzec, jak dużą część postaci w topce zajmują postacie zbudowane wokół tego mistrzostwa. Czarnoksiężniczkę możemy zbudować na wiele sposobów. Bolidy, które warto tu zaznaczyć, to Bleed Warlock, a zatem postać nastawiona na nakładanie krwawienia, oraz Torment Warlock, który skupia się na wbijaniu obrażeń nekrotycznych. Czarnoksiężnik, choć bardzo potężny, wciąż jednak wymaga od nas zbudowania nie tak taniego ekwipunku, opartego zarówno na rzadkich unikatach, jak i jeszcze trudniejszych do wykucia legendarkach. Wymaga od nas tego, chyba że zdecydujemy się na skonstruowanie pewnej synergii, a owa synergia składa się z klątwy kości i bluźnierczej zasłony. Same umiejętności na pierwszy rzut oka nie współpracują ze sobą w żaden konkretny sposób. Dopiero dołożenie odpowiednich nodek zbuduje niezdrowe zdolności defensywne naszej postaci. Aby się zakręcić na tej konstrukcji, potrzebować będziemy w klątwie kości kościanego więzienia. Najlepiej podpartego roztrzaskanym więzieniem, aby zredukować niekorzystny długi czas odnowienia umiejętności. Ta podstawa sprawi, że po użyciu klątwy przywołamy kościaną konstrukcję utrudniającą wrogom przejście do naszej postaci. Czas na bluźnierczą zasłonę. Tu wystarczy notka Wampiryczny Basen, która sprawia, że w formie zasłony będziemy pochłaniać naszych sługusów i przetwarzać ich zdrowie w pewnym stosunku na naszą osłonę. Tak podstawowo wygląda to połączenie. Aby zrozumieć, dlaczego ono działa, wystarczy wywołać dodatkowe informacje dotyczące noda kościanego więzienia. Te z kolei zdradzą, że ta umiejętność zawiera tak sługusa. I tak jak napisano, tak należy to rozumieć. Przywołane kościane więzienie jest traktowane jako sługus i choć za nami nie podąża, nie walczy, to nadal może być skalowana za pomocą odłamków zapewniających premię procentową do zdrowia naszych przywołańców. Sam jednak ten fakt to za mało. Ilość osłony, którą pozyskujemy, nawet nie posiadając w zasadzie przedmiotów na postaci, wynika ze sposobu skalowania tego sługusa. Oscylacja pozwala przy inwestycji 5 punktów zbudować bazowe zdrowie ściany o dodatkowe 2500 płaskich punktów. I to jest cały szkopuł. Tak wysokiej płaskiej premii do zdrowia nie jesteśmy w stanie znaleźć w żadnym innym miejscu w grze. W Last Epochu nie ma nawet szardu, który pozwalałby naszym minionom skalować płaskie zdrowie. Jedyna opcja dla minionów na budowanie bazowego zdrowia to skalowanie za pomocą inteligencji. I tak każdy jeden punkt inta da naszemu szkieletowi 5 punktów płaskiego zdrowia, które będzie mnożone przez procentowe premie, które potencjalnie złożymy. Golem akolity wypada nieco lepiej i tym samym każdy punkt inteligencji da mu dodatkowe 20 punktów zdrowia. Tym samym, aby uzyskać bonus 2500 punktów zdrowia, które ma nasza ściana, musielibyśmy dla szkieletów dysponować inteligencją na zawrotnym poziomie 500 punktów. Dla golema wystarczy 120 punktów, aby uzyskać takie dodatkowe bazowe zdrowie. Nadal dużo, ale już całkiem osiągalnie. Należy cały czas pamiętać, że dokładając byle amulet z poziomu wzniosłego, możemy liczyć na ponad 200% dodatkowego zdrowia dla naszych sługusów. A że wampiryczny basen przekłada zdrowie minionów bezpośrednio na naszą osłonę, to realistycznie narzędziem skalującym staje się właśnie premia do zdrowia sługusów. No i rodzi się pytanie, w jaki sposób deweloperzy ukrócą tę mechanikę? Myślę, że najbardziej logicznym rozwiązaniem problemu będzie usunięcie tagu sługus z kościanego więzienia. Tym samym więzienie przestanie być pożerane przez bluźnierczą zasłonę, ale też nie straci swoich podstawowych korzyści. Jednocześnie nie będziemy mogli skalować zdrowia tego przywołańca poprzez szardy. Przyjmijmy mimo wszystko, że kościane więzienie nie istnieje lub nie wchodzi w taką interakcję. Sprawdziłem, na ile osłony możemy liczyć poprzez pochłanianie kościanego golema. Trzeba mieć jednak świadomość, że ukradnie nam on slot w aktywnych zdolnościach, więc generalnie przy takim budowaniu osłony ucierpią potencjalnie nasze ofensywne możliwości.
No to teraz trochę testów. Ja zbudowałem w oparciu o w zasadzie dwa przedmioty, jakieś pasywki, 480% dodatkowego zdrowia moich sługusów. Ta wartość pozwala mi w oparciu o ścianę kości wytworzyć około 60 tysięcy punktów osłony. Wobec czego mój czarnoksiężnik jedynie musi zadbać o w miarę wysokie podtrzymanie osłony i może bez strachu przemierzać wzmocnione linie czasu. Teraz czas na kościanego golema. Moja postać uzyskała 52 punkty inteligencji, co jest średnim midgame'owym osiągnięciem. Wobec czego golem dostał 1040 punktów bazowego zdrowia. Inteligencja skaluje także zdolności ofensywne akolity, więc jest idealnym sposobem na załatwienie dwóch spraw za jednym zamachem. Golem pozostaje niewyspecjalizowany, a jego pożarcie gwarantuje mojemu czarnoksiężnikowi około 6500 osłony, co stanowi około 10% wartości, jaką dostaje z kościanego więzienia. Przeskok jest spory, ale nadal wartość osłony według mnie jest bardzo wysoka. Wiadomo, że golem może być przyzywany podstawowo raz na 8 sekund, podczas gdy klątwa kości poniżej 5, ale wciąż idealnie pokrywa on się z timingiem bluźnierczej osłony. Jeśli zdecydujemy się zwiększyć w drzewku ilość golemów, to już za sam ten fakt moja osłona przekracza 10 tysięcy punktów po pożarciu obu ziomeczków. Sam golem w drzewku ma także opcję zbudowania płaskich bazowych punktów zdrowia. A zatem wybierając dwa golemy z rozbudowaną bazą HP-ków możemy liczyć nadal na około 30 tysięcy punktów tarczy. Tym samym specjalizując golema, jeżeli klątwa kości nie będzie mogła stanowić bazy do pochłaniania za pośrednictwem bluźnierczej osłony, będziemy mogli uzyskać około 50% warda. Dodatkowo oczywiście zawsze mamy możliwość rozbudowania tej bazy poprzez noszenie klatki golema. Mimo wszystko w testach chciałem uniknąć specjalnych inwestycji w przedmioty, tak aby możliwie niskim kosztem uzyskać maksymalną ilość osłony. Warto pamiętać, że podobnie jak więzienie kości, zdrowie naszego golema bezpośrednio skalować będzie wartość osłony, jaką może uzyskać nasza postać. Tym samym czas na jakąś konkluzję. Wydaje mi się, że nawet usunięcie tagu sługusa ze ściany kości nie rozwiąże całkiem problemu, który istnieje w matematyce stojącej za bluźnierczą osłoną. Ostatecznie pozyskiwanie tak wysokiej wartości osłony jest w grze możliwe w niektórych bolidach, nawet bez takich chorych synergii. Doskonale ubrany czarnoksiężnik na krwawienie jest w stanie utrzymać osłonę w stanie spoczynku na poziomie 20 tysięcy. Koniec końców jednak wymaga on od nas absurdalnie mocnych przedmiotów i w zasadzie każda postać w grze może uzyskiwać podobne osiągnięcia przy odpowiednim setupie. Tu problem leży w ekonomii, dlatego że bluźniercza osłona pozwala nam generować dziesiątki tysięcy osłony praktycznie bezkosztowo, na bazie przedmiotów przewidzianych na 12 czy 15 poziom. Możemy zatem według mnie spodziewać się całkowitego nerfa samej bluźnierczej osłony. Niemniej jednak warto mieć na względzie to, że w sposób działania tej notki może okazać się nadal bardzo grywalny po nerfach. Mimo wszystko zachęcam was, abyście poszukiwali bardziej zbalansowanych rodzajów defensywy, aby uniknąć szybkiego znudzenia grą, czy też przedwczesnego uznania jej za zbyt łatwą. Czarnoksiężnik był i jest dla mnie topowym klaunem cyklu pierwszego, także jeśli lubisz sobie posłuchać narzekania albo co lepsze sam chciałbyś sobie ponarzekać, wpadaj na nasze eksperckie streamy. Dzisiaj odbędzie się taki o godzinie 18, więc liczę, że się na nim spotkamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się przyda, nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć zostaw suba i lajka, bo już niedługo widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia.